Obok Maryi i Jana Chrzciciela ważną postacią czasu Adwentu jest również święty Józef. Postać świętego Józefa pojawi się po 16 grudnia, czyli w tej drugiej części okresu Adwentu. Natomiast warto o nim wspomnieć, ponieważ chociaż nie wypowiedział ani jednego słowa w Ewangelii, Ewangelie przynajmniej nic nie notują, żadnych jego słów, właściwie o nim tylko wspomina Ewangelia według świętego Łukasza i Ewangelia według świętego Mateusza, natomiast pozostałe dwie, nawet o świętym Józefie, nie wspominają jednym słowem. Może w kontekście, że Jezus jest nazywany synem Józefa z Nazaretu. A więc postać bardzo cicha, skryta, skromna. A jednak święty Józef odegrał w Adwencie, odegrał w życiu Jezusa, w tym pierwszym Adwencie, w tym oczekiwaniu na Jego narodziny, szalenie ważną rolę. To on przyjął Maryję do swojego domu, chociaż prawo mojżeszowe zezwalało na ukamienowanie jej razem z jej dzieckiem. Wziął ją w obronę. Był posłuszny Słowu Bożemu, był posłuszny głosowi, który usłyszał podczas snu, głosowi anioła, i uczynił tak, jak Bóg mu polecił. Wziął Maryję, swoją małżonkę, do swojego domu, zatroszczył się o nią, zaopiekował, przyjął Jezusa jako swojego syna, chociaż nie był jego biologicznym synem. A później troszczył się o świętą rodzinę przez te pierwsze lata życia Jezusa. Dlatego też świętego Józefa nazywamy kustoszem świętej rodziny, strażnikiem świętej rodziny i opiekunem Kościoła Świętego. Może warto prosić też świętego Józefa o to, aby troszczył się o nas, ale przede wszystkim o to, żeby nauczył nas, jak dobrze przyjąć do swojego domu, czyli do swojego życia, Mesjasza, Jezusa Chrystusa.